Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Ja jestem Asia i dzisiaj mamy vloga. Jesteśmy właśnie w drodze na przystanek autobusowy. Ja wczoraj jakieś tam miałam plany, mniej więcej, że chciałabym pojechać, wiecie, do galerii, ogólnie, żeby nie siedzieć w domu. Natomiast rano wstałam w takim dość kiepskim humorze. Mam nadzieję, że mnie słyszycie, ale to są po prostu niekończące się budowy. Także, tak jak mówiłam, wstałam w takim nieciekawym humorze i zrezygnowałam z tego wyjścia z domu. Uznałam, że dobra, siedzę w domu cały dzień i tyle. Zeszliśmy z Aleksem na dół, wiecie, wstaliśmy, ubraliśmy się, zeszliśmy na dół. Nie ma prądu, nie ma wody i wiecie, jak tutaj przygotować jakieś śniadanie, jak coś w ogóle zjeść, umyć zęby, no nie ma opcji. Także zęby umyliśmy, wiecie, w wodzie takiej z baniaka, w takiej pitnej wodzie. I ubrałam nas, w miarę naszykowałam, uznałam, że w takim razie chyba los chce, żebyśmy wyszli z domu, wychodzimy na śniadanie na mieście. Co prawda nie jedziemy daleko, bo... Czekajcie, zobaczę, czy można przejść. Co prawda nie jedziemy daleko, bo jest godzina 11, a o 13 Alex musi iść spać. Więc jedziemy... osiedle dalej, powiedzmy, niecałe 3 km, a autobusem, bo szybciej, i zjemy sobie śniadanie, wejdziemy na szybkie zakupy, bo dzisiaj jest w planach pizza, a nie ma tego najważniejszego składnika, czyli sera. Więc idziemy sobie szybko zjeść śniadanie. Co jeszcze zjemy, nie wiem. Mniej więcej wiem, na co mam ochotę, natomiast jeszcze nie zdecydowaliśmy, gdzie pójdziemy. Ja tam w okolicy mam dwie takie knajpki, do których dosyć lubię chodzić. Oczywiście się napiję kawy, bo boli mnie troszkę głowa, ale to coś może być ciśnienie, bo wiecie, jednego dnia jest zimno, pada deszcz, zalewa nam na górze mieszkanie. A drugiego dnia jest w miarę ciepło. Dzisiaj na przykład, oprócz tego, że jest lekki wiaterek, to jest ciepło. I naprawdę nie ma na co narzekać. Także jak na połowę stycznia... O, widzicie. Jak na połowę stycznia, to ta pogoda jest naprawdę taka całkiem znośna. Idziemy szybkim krokiem, żeby na ten autobus w ogóle zdążyć. Co prawda te autobusy tutaj co chwilę jeżdżą, ale... lepiej zdążyć na ten wcześniejszy niż... później stać i czekać z dzieckiem na ten późniejszy. Także będzie taki, wiecie, typowo vlog z takiego niczym nie wyróżniającego się dnia naszego w Turcji, takiego zwyczajnego dnia. Także zapraszam Was i do zobaczenia potem. Że przez 35 minut nie przyjechał żaden autobus, a ten, który w końcu przyjechał, zepsuł się po trzech przystankach. Rozumiecie to? Uznałam, że nie, dobra. Mam to gdzieś, nie czekam na kolejny, który przyjedzie nie wiadomo za ile. Pojechaliśmy kilka przystanków dalej od domu. Także wracamy się spacerkiem, zajdziemy po prostu do sklepu, zrobimy zakupy. No nie wiem, jakieś śniadanie Aleksowi wymyślę. A nuż widelec, może już oddali nam prąd i wodę w bloku. Także idziemy na zakupy i no zobaczymy, co to będzie. Tragedia ten dzień. Widzicie, ale tutaj na przykład mamy nowy budynek, on jeszcze jest w trakcie budowania, ale już jest wystawione, że są na sprzedaż luksusowe mieszkania 2+1, czyli dwie sypialnie plus salon, to plus coś, to znaczy zawsze, że to jest salon, na przykład są czasami 2+2, czyli dwie sypialnie, dwa salony, 3+2, trzy sypialnie, dwa salony, ale coraz częściej to jest właśnie 2, 3, 4 na przykład plus 1. My mieszkamy na przykład w 3+1, czyli tak jak widzieliście, my mamy 3 sypialnie na górze i jeden salon na dole. I powiem Wam, że jestem w szoku, bo tutaj zazwyczaj budują się 3+1 i wyżej, czy 4, 5+1, a tutaj 2+1. No nie wiem, kto się na to połasi, bo dla Turków 2+1 to jest naprawdę dosyć mało. Wiecie, dla nas Polaków to jest dużo, bo to są 3 pokoje, zazwyczaj niektórzy też również śpią w salonie. Wiecie, 3-pokojowe mieszkanie to jest naprawdę dużo, a dla Turków powiedziałabym, że no nie jest to jakieś wow. Na przykład
mama Serhada ma 4 plus 1 i Serhat już też narzeka, że też by chciał mieć już 4 plus 1, bo mu trochę miejsca za mało. Także my tutaj przystanęliśmy, żeby Wam po prostu pokazać. Ale jest oczywiście w wózku czapka, byliśmy też po drodze, kupiliśmy mleko i tak jak widzicie budowy. Tu budowa, wszędzie się coś buduje. Dla mnie to jest szok, jak dużo i jak szybko się buduje, tym bardziej, że Turcy podobno do bogatych nie należą i jest wysoka inflacja. No ale widać, inflacja niektórym nie straszna i mieszkania kupują, także sklep się znajduje tutaj i idziemy przez te wykopki znowu. A dopiero co wczoraj myłam wózek, więc jest jako tako czysty. Chciał wykąpać w jeziorku, to takie jest dojście do sklepu. Tutaj macie jeszcze jako tako, a tutaj macie dosłownie bajoro, jezioro. Także syn mi już daje kawę. I tak to zazwyczaj wygląda. Co krok... O, tutaj też widzicie bajoro, jezioro. Bo właśnie jeżdżą te wielkie maszyny, robią dziury, rozkopy i tak dalej. I później tak to się kończy, że człowiek jest po prostu, wiecie, no zablokowany. No nie da się tak jak dostać, albo kupić sobie najlepiej kaloszy do kolan i dopiero w takim wypadku. A jeżeli chodzi, powiem Wam dzisiaj o pogodę, no to jest niby zachmurzenie, ale jest naprawdę dosyć ciepło. Ja już ściągnęłam szalik, ale co chwilę ściąga czapkę. Idziemy właśnie do domu, zobaczymy, czy jest już prąd i woda. Jesteśmy w domu, wody dalej nie ma, natomiast prąd jest, także trochę wody miałam w czajniku, zagrzałam ją i zrobiłam Aleksowi butlę z mlekiem. On już sobie tą butlę pije tam w salonie, natomiast powiem Wam, że to jest strasznie irytujące w Turcji, bo w Polsce, kiedy jest jakaś planowana, nie wiem, robota i trzeba odłączyć prąd bądź wodę, no to ludzie są o tym informowani, natomiast w Turcji, przynajmniej tutaj u nas, nigdy nie jesteśmy o tym informowani. Nagle, wiecie, wstajecie, nie macie prądu, nie macie wody, wiecie, no z prądem nic nie zrobicie. Natomiast wody można sobie nabrać do baniaka, można sobie nalać do misek, można sobie nalać do garków i mielibyście wodę. Natomiast oni nie informują. Wszyscy mają to w ogóle w głębokim poważaniu, nikt nikogo nie informuje i wiecie, no i nie macie wody i wiecie, no brzycie sobie, róbcie sobie co chcecie i zaraz Wam pokażę, co kupiłam. Niedużo, bo tak jak mówię, z racji tego, że też jestem na diecie, to nie rzucam się na rzeczy w sklepie. Kupiłam tylko te najpotrzebniejsze, czyli tak, kupiłam jedno mleko bez laktozy. Ostatnio miałam zapas w lodówce, ale go wykończyłam. A pół kilo sera na pizzę. Jeszcze taki ser w takich słupeczkach na śniadanie na weekend. 4 opakowania białej szynki, to jest jedyna szynka w sumie, którą w Turcji jem i kupiłam 4 opakowania, bo 2 zejdą pewnie na pizzę, a 2 będą tak do zjedzenia. Kupiłam również Aleksowi mleko, ale to w innym sklepie. Kupiłam również 400 gram kawy, bo już miałam pusty słoik tutaj. I udało mi się dorwać wazę. I wydaje mi się, że waza jest nasza polska, ale jak... nie, pisze, że tutaj akurat z Turcji. Z Niemiec. Ale zawsze myślałam, że waza jest nasza polska, także kupiłam. Fajna alternatywa dla białego chleba. I tak, nie licząc mleka i kawy, bo je kupiłam w innym sklepie, no to za litr mleka, pół kilo sera, tego serka na śniadanie, 4 opakowania szynki i wazę zapłaciłam 257 lir.
Kawa 400 gram kawy kosztowało 125 lir, a Alexa mleko 350 gram kosztowało 120 lir w przecenie. I to jest tyle z moich zakupów i może jesteście ciekawi, czy ja podczas kiedy, powiedzmy, zdrowie się odżywiam, trzymam tą dietę, czy ja się rzucam na słodycze. Powiem Wam, że ja sobie radzę w ten sposób, licząc te kalorie, ja sobie wliczam po prostu słodycze w to, co ja dziennie zjem, czyli no jak chcę batona, no to sobie go wpisuję i podliczam, no i jestem świadoma tego, że będę musiała zjeść mniejszy posiłek z racji tego, że taki baton jest bardzo kaloryczny. Ale już bardzo rzadko, jak ja idę do sklepu, to bardzo rzadko kupię jakieś batony, ciasteczka, krakersiki, herbatnik i tak dalej. Tak jak widzieliście, ja wolę zrobić swoje, tak jak miałam tutaj przez 3 dni rogaliki, to ja wolę zrobić swoje, przynajmniej wiem, co tam jest. Natomiast jak Serhat idzie do sklepu, no to oczywiście chipsy, chrupki, ciasteczka, czekoladki i tak dalej, ale on zazwyczaj je to sam. Ja robię to, ja jem to, co sama zrobię, bo jest to też mniej kaloryczne i mniej przetworzone niż, nie wiem, na przykład baton czekoladowy, w którym jest cała tablica Mendelejewa, chociaż no też takie rzeczy jem. Także poukładam sobie te rzeczy w lodówce, zaraz zobaczę, czy Alex już może śpi. Patrzcie, ja byłam układać w kuchni, przychodzę, a mój syn śpi w takiej pozycji. I tutaj jest jego Pingu, którego ostatnio mu kupiliśmy, nie żeby miał za mało miśków, kurzołapów, jak to się mówi. Więc tak śpi. Zobaczymy, czy uda mi się zabrać tą butelkę, którą on tutaj ma. I właśnie on tak zazwyczaj zasypia. Tutaj mamy poduchę z kanapy, w razie jakby spadł, ale nie zapowiada się. I ja mu daję po prostu mleczko teraz na drzemki i on przed końcem mleka po prostu zasypia. Także jedynym plusem tego, że nie było nas rano w domu, jest względny porządek. Zaraz sobie coś włączę na Netflixie najpewniej, ale odłożę tą butlę i pójdę zmyć makijaż. Dopijam swoją kawę, bo położyłam się ku Alexa i po prostu sobie leżałam, coś tam na Netflixie leciało. Alex je sobie teraz mus, no bo z racji tego, że tej wody nie ma, a w sumie nie było, bo chwileczkę temu tą wodę nam włączyli znowu, więc zabieram się za robienie ciasta na pizzę. W opisie filmu będziecie mieli proporcje, jak zrobić ciasto według tego, jak ja je robię. Także Alex je sobie musik, ja dopijam kawę i robię to ciasto na pizzę i od razu sobie, wiecie, zetrę ser, przygotuję szynkę i tak dalej, i tak dalej. Thank you.
podejrzewam w sumie, że może z Aleksem być ciężko, jeżeli chodzi o pizzę, więc szybko mu wstawiłam po prostu zupę warzywną. Brokuł, marchewka i bulgur. I to wszystko na bulioniku gotowane, także on będzie miał zupę, jeżeli nie będzie chciał pizzy. I jak widzicie, jeszcze kuchnię szybko posprzątałam, pomyłam podłogi i tutaj sobie wszystkie kwiatki postawiłam na blat. W 4:30 i ja właśnie sobie przypomniałam, że ja nie ćwiczyłam. Nie ćwiczyłam dlatego, że nie było wody i nie miałabym się jak wykąpać, wiecie, chodziłabym spocona cały dzień. Natomiast wodę oddali i jasne, mogłabym sobie trening odpuścić jak najbardziej, bo ja zazwyczaj trening robię 6 razy w tygodniu, niedzielę mam wolną. No i dzisiaj mieliśmy dość długi spacer, także mogłabym sobie odpuścić, natomiast ja lubię te treningi, one też nie są długie, bo to są pół godziny, ja zazwyczaj robię 2 po pół godziny, albo pół godziny i 20 minut i uznałam, że szybko sobie ciuchy przebiorę, poćwiczę, później Aleksa weźmiemy prysznic, ja, Aleks już będziemy z głowy przynajmniej na wieczór, weźmiemy prysznic i później pójdziemy wstawić pizzę do piekarnika, bo akurat pewnie po ćwiczeniu i po kąpieli będzie czas, żeby przygotować jedzenie, bo już będzie bliżej 6, a o 6 Serhat wychodzi z pracy, także nie tracąc czasu, szybko idę sobie ćwiczyć, nie będę nagrywała, bo ten trening wygląda zazwyczaj tak samo, już widzieliście jak ja ćwiczę, więc ja szybko, nie układając kamery i tak dalej, Aleks mnie już z dołu woła, także wie, że jestem na górze, idę szybko sobie poćwiczyć. Jak widzicie, ja już jestem po treningu, trwał on niecałe 50 minut, miało być krótko, ale się wczułam, więc jest drugi. Pralka nam się kończy za 13 minut, także idziemy się kąpać. Akurat 13 minut weźmiemy prysznic, ubierzemy się i przyjdziemy powiesić pranie. Także Aleks, idziemy się kąpać, chodź! Do góry trzeba, chodzimy kąpać się, chodź! Aleks się uwielbia kąpać, jak tylko jest hasło, idziemy się kąpać, to on leci do góry. Także ja już idę za nim. I co? I niedługo Serhat wraca z pracy. Dzisiaj mam taki kiepski dzień, że aż czekam, aż on wróci, żeby z nim posiedzieć po prostu. Także idziemy się kąpać i będziemy zaraz wieszać pranie. Taki tam dzień w Turcji. Miała być knajpa, śniadanko, coś tam, a skończyło się zepsutym autobusem, braku prądu, braku wody. Ja już po prysznicu, pranie również jest powieszone. Tak mi wygodnie, że założyłam sobie sukienkę. Także jak już mamy powieszone pranie, dochodzi godzina 6, w sumie chyba już nawet jest 6. Tak, jest 6, także ciasto nam troszkę urosło. No i chodźcie, robimy pizza italiana, także zaraz będzie przebitka z przygotowywania pizzy i wkładamy ją, żeby się upiekła i była pyszna, gotowa do zjedzenia. Kochani, objadłam się, jestem najedzona, aczkolwiek zaraz sobie zrobię jeszcze jedną kawę, bo tak mnie ciśnie głowa. Wzięłam już tabletkę, piłam wcześniej kawę, natomiast nic nie pomaga. Aleks ma teraz 10 minut z bajkami, bo od kilku dni trochę tak eksperymentuje i w ogóle praktycznie w dzień nie jest włączony telewizor. Telewizor jest włączony tylko 40 do 50 minut podczas moich ćwiczeń, podczas kiedy Aleks śpi, czyli jak on zaśnie, to ja sobie jakiś serial odpalam. I tak 10 do 20 minut po powrocie Serhata z pracy, czyli teraz na przykład ja ogarniałam kuchnię, to on był ze mną, ale już jest czyściutko, Serhat się goli. A Aleks ma czas 10 minut na kreskówki i później to
Wiecie, zmieniamy, wyłączamy telewizor, Alex pije mleczko, idziemy do pokoju, czytamy bajeczki bądź nie, to zależy od jego takiego, czy chce, czy nie chce, i idzie spać. I powiem Wam, że myśmy się na to zdecydowali, bo Alex zaczął często rzucać zabawkami, bić wszystko i wszystkich, więc chcemy zobaczyć, czy na to nie miały wpływu bajki. Także ja przygotowuję Serhatowi lunchbox jutro do pracy. Będzie miał właśnie kawałek pizzy i coś słodkiego, ale za ten czas, jak ja sobie tutaj do Was opowiadam, to on sobie może po prostu oglądnąć bajeczkę. Także najpewniej siedzi na kanapie i ogląda. Chodźcie, podpatrzymy go, czy on faktycznie tam siedzi. Siedzi, także ja tutaj przygotuję Serhatowi lunchbox. Taki ostatnio fajny zamówiliśmy, dwupiętrowy. Jeszcze tu są w sztuce, ale sam akurat umyta, a ja mam taki sam różowy. W razie jakbym gdzieś szła z Aleksem, to mamy też jeszcze jeden. I pizzę pokroiłam na 6 kawałków, Serhat zjadł 2, ja zjadłam 1 i tutaj jeden jest dla Serhata do pracy, a jutro ja będę miała na lunch, bądź Serhat jak będzie miał ochotę, to sobie po pracy zje. Także ja przygotuję i jeszcze sobie zrobię kawę i zaś jeszcze do Was odezwę. Nadrzeczka, pokaż, co ty masz tu. Tu. Nadrzeczką, opodal krzaczka, mieszkała kaczka dziwaczka, lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki. Raz poszła więc do fryzjera, poproszę o kilo sera. Tuż obok była apteka, poproszę mleka, pizdeka. Z apteki poszła do praczki kupować pocztowe znaczki. Śmiały się z niej inne kaczki, co będzie z takiej dziwaczki. Jestem w ogóle też w piżamie, z tego, że się przecież kąpałam wcześniej z Aleksem, już się po prostu później nie kąpałam. Z tego co widzę, muszę domyć makijaż, bo jak myłam się pod prysznicem i zmywałam makijaż, to nie zmył się do końca. Natomiast tak jak mówię, ja edytuję. W nocy jest dosyć ciężko, bo bardziej jeszcze mi głowa boli od tego, że tych okularów nie mam. Natomiast myśmy w tamtym tygodniu w weekend byli u okulisty, byliśmy w szpitalu, który nie dyskryminuje i nie dzieli ludzi na tubylców i obcokrajowców, także byłam u lekarza okulisty i uznano moje prywatne ubezpieczenie, uznano ubezpieczenie Serhata, które ma, i pani mnie zbadała. Co prawda nie znała angielskiego, ale była przemiła, taka starsza kobietka, i wszystko poszło w porządku. Dostaliśmy receptę i od razu po tym spotkaniu u okulisty pojechaliśmy wybrać mi oprawki. Powiem Wam, że pojechaliśmy też do zakładu, który akceptuje to nasze prywatne ubezpieczenie. No koniec końców niestety nie zaakceptowali, nie dostaliśmy praktycznie żadnej zniżki na okulary, ale wybrałam sobie okulary. Pani oczywiście chciała mnie, wiecie, przekonać na te najdroższe, typu jakieś Guessy, Prady, Ray-Bany i tak dalej. Natomiast ja nie chciałam jakichś bardzo drogich tych oprawek, a po drugie te według mnie markowe okulary wcale ładne nie są, a też nie różnią się dużo od tych tańszych okularów, więc koniec końców wybrałam oprawki, które kosztowały mnie 1250 lir, szkła również 1250 lir, więc za moje okulary wyszło 2,5 tysiąca lir i trochę się zdziwiłam tą ceną, bo według mnie, ja też pamiętam, za ile okulary moja mama mi robiła, moi rodzice mi robili kilka lat temu, no to chyba było nawet więcej, więc teraz obstawiam, że jest jeszcze więcej, więc dosyć tanio. 2,5 tysiąca lir i nie wzięłam też jakichś najtańszych oprawek, tak jakbym powiedziała, ze średniej półki. Więc mam nadzieję, że no dzisiaj mamy czwartek, więc mam nadzieję, że skoro byliśmy w tamtym tygodniu w sobotę, pani powiedziała, że maksymalnie tydzień, no to, że w weekend uda mi się odebrać moje nowe okulary.
i będę w nich chodzić, także będę już coraz częściej się tu pokazywała we vlogu w okularach. Mam nadzieję, że jakoś, wiecie, nie zepsuje to mojej piękności. Nie no, śmieję się oczywiście, czysto ironicznie. Także ja sobie edytuję. No i później się po prostu położę spać, bo ta głowa jakoś nie daje mi spokoju. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie, jeżeli podobał Wam się vlog. A jeszcze dosyć sporo osób, które tutaj jest, mnie nie subskrybuje. To pamiętajcie, żeby kanał subskrybować. To jest taki czerwony guziczek, zaraz gdzieś tutaj Wam się pojawi. Oczywiście komentarze i łapki w górę, mile widziane. Tymczasem ja się z Wami żegnam i za chwilę zobaczycie trochę wpadek, urywków, które nie mogły się znaleźć w głównej części vloga. Dobranoc i do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, obiadłam się. Jeszcze raz trzeba nakręcić, wiesz? O, proszę.